Szczęść Boże, coś wam powiem. Herod, usłyszawszy o Jezusie, przypomniał sobie swój grzech. Odezwała się zbrodnia, jakiej dopuścił się na Janie Chrzcicielu. Wszystko z powodu innego grzechu, który już miał miejsce. Zgubiła go żądza i chęć, by przemilczeć prawdę. Bo tego właściwie domagał się od Jana, by ten milczał na temat jego życia nieprawego. Dziś słowo mówi nam o niesprawiedliwości i nieszczerości, z którą stykamy się codziennie. Doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. Ale co z tego wyniknęło? Cała masa ludzi słyszała o Jezusie, a żyją tak, jakby w ogóle go nie znali i nic o nim nie wiedzieli. Wolą tak żyć, bo to wygodne. Można swobodnie grzeszyć, bo przecież nic nie muszą. Nie muszą żyć pobożnie i sprawiedliwie, gdyż nie są nikomu poddani. Nie muszą wybierać tego, co konieczne, bo wybierają to, co im wygodne. Gdyby wybrali życie z Jezusem, musieliby wszystko inaczej budować. I choć dziś Ewangelia mówi o śmierci Jana, to w centrum i tak stoi Jezus. Papież Benedykt powiedział o Janie i jego miłości do Jezusa ważną rzecz. Święty Jan Chrzciciel przypomina też nam, chrześcijanom naszych czasów, że miłość do Chrystusa, do Jego słowa, prawdy nie dopuszcza kompromisów. Prawda jest prawdą, nie ma kompromisów. Tak wiele rzeczy i spraw jest zagmatwanych i pokręconych, że ciężko jest z nimi żyć. Niemalże co rusz jesteśmy wystawiani na próbę, żeby coś przekręcić, uprościć, obejść prawo cywilne i moralne. My wszystko znajdujemy wytłumaczenie. Jakże to odmienna postawa, którą prezentował Jan Chrzciciel i której nauczał Jezus. Upominanie się o znieważane prawo Boże albo nazywanie po imieniu grzechów ludzi, którzy mogą się zemścić, jest niebezpieczne. Trzymanie się i głoszenie prawdy, która nie wpisuje się w obecne trendy opinii publicznej, również wiąże się z odrzuceniem i przyklejeniem etykiety fanatyka. Świat rządzi się swoimi prawami i za nic ma nasze prawo do wiary. Jako uczniowie Chrystusa, żyjąc w tym świecie, nie możemy iść na kompromis, by nie utracić swej wiarygodności. Nie można dwóm panom służyć, mówił Jezus. Więc albo się opowiadamy po stronie Chrystusa, albo świata. Nie możemy przyjmować postawy Heroda, który Jana szanował i lubił słuchać, ale jednocześnie uwięził go, a później zabił. Jezus naucza, że w świecie są ludzie, którzy są zakręceni wokół władzy i pieniędzy oraz wielkich namiętności. Oni za wszelką cenę chcą zdobyć to, co już sobie zapragnęli i liczy się tylko chęć posiadania. Nic więcej. Zapominają jednak, że za tym wszystkim kryje się jeszcze większe zło. Zło, które wzbudza w człowieku lęk przed utratą władzy i wpływów. To znów pcha w jeszcze większe grzechy. Człowiek żyjąc pragnieniem posiadania staje się niewolnikiem samego siebie. Zadając sobie pytanie, czy śmierć Jana coś zmieniła, czy miała jakiś sens? I patrząc bardzo powierzchownie powiemy, że nie. Bo nikt z oprawców nie zmienił swego życia. Zło dalej triumfowało. Ale po Bożemu widzimy to zupełnie inaczej. Dostaliśmy przykład, że służba Bogu i Jego sprawie musi być wierna aż do końca, nawet do śmierci. Jak napisał Jan Paweł II, kto odnajduje Pana, poznaje prawdę, odkrywa życie i rozpoznaje drogę, która do Niego prowadzi. Z Panem Bogiem.